Moi drodzy, dziś wykonamy mieszany kwadrat babuni. Trzy ścianki będą według jednego wspólnego wzoru, natomiast ta ostatnia będzie według klasycznego Granny Square. Tego typu kwadraty możemy wykorzystywać w torebkach, w bluzeczkach, w topach, w pledach. Zatem zapraszam Was do wspólnego szydełkowania, do oglądania filmu, do oglądania tego tutorialu do końca. A wszystko po to, bym mogła dla Was tworzyć jeszcze więcej dobrych treści i oczywiście, żeby mnie program youtuberski mógł zauważyć. Dziękuję Wam jednocześnie za oglądanie moich dłuższych filmów, za udostępnianie, za lajkowanie, za komentowanie. A teraz już zaczynamy i do dzieła!